2000 polskich misjonarek i misjonarzy prowadzi misje w 97 krajach. W Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji i Oceanii służą najuboższym, chorym i starszym, niepełnosprawnym i osieroconym dzieciom. Walczą z głodem, uczą uprawy roli i różnych zawodów. Głoszą pojednanie i pokój. To dzięki nim ludzie odkrywają miłość i nadzieję. Pomóż polskim misjonarzom. Wyślij SMS o treści misję na numer 72032. To kolejna uliczna akcja polityczna, twierdzi PiS. Opozycja zarzut odrzuca i mówi o radosnym świętowaniu Dnia Europy. Już za 2 tygodnie na ulicę Warszawy wyjdą połączone siły Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, KOD-u i PSL-u. To jest temat dnia w Salwę TV. Michał Koźlik, dzień dobry. A w naszym studiu dziś senator PiS Jan Maria Jackowski. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proeuropejski czy antyrządowy? Jaki będzie marsz organizowany przez opozycję w związku ze zbliżającym się Dniem Europy? Europy rozumianej w Polsce na dwa coraz bardziej różniące się od siebie sposoby. 7 maja opozycja i Komitet Obrony Demokracji mają przejść ulicami Warszawy w antyrządowej demonstracji. Będziemy podkreślać, że Polacy kochają Europę, że Polacy są Europejczykami, że nie oddadzą wolności i nie oddadzą Europy. Mówi lider KOD-u Mateusz Kijowski. Z okazji obchodów Dnia Europy prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz zaprosiła do Polski wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa. Według PiS opozycja chce w ten sposób wykorzystać unijną instytucję do własnych politycznych celów. Komentatorzy zwracają uwagę, że obecność Timmermansa na ulicach Warszawy byłaby po myśli opozycji, gdyż to właśnie wiceszef Komisji Europejskiej był jednym z inicjatorów wszczęcia procedury kontroli praworządności w Polsce. Z najnowszych sondaży wynika jednak, że Polacy w większości nie przyklaskują działaniom opozycji. Badanie TNS Polska pokazuje, że na PiS zagłosowałoby 34% badanych, na PO 18%, Nowoczesna ma 9% poparcie, a Kukiz 15% o 1 punkt procentowy mniejsze. Nie dziwi to politologów. Wskazują na najniższe od 7 lat bezrobocie, uruchomiony program 500+, i mającą wkrótce wejść w życie ustawę o bezpłatnych lekach dla seniorów. Przeciwnicy rządu widzą jednak sytuację w Polsce inaczej. Według nich w naszym kraju łamana jest konstytucja, a władze traktują prawo instrumentalnie. Już wiemy, że wiceszef Komisji Europejskiej do Warszawy jednak nie przyjedzie. Jego biuro poinformowało, że ma w tym czasie inne obowiązki. No ale zaproszenie poszło, jest faktem. Jak pan ocenia ten ruch prezydent Warszawy? No oczywiście oceniam, że był to ruch konfrontacyjny w stosunku do rządu, ponieważ pan komisarz Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, zawsze może jako do kraju członkowskiego przyjechać, nie musi być specjalnie zapraszany. Tu chodziło o pewną demonstrację, podobnie zresztą jak przemówienie pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, które było krzywdzące dla milionów Polaków i zarzucało Polakom jakoby negatywne zjawiska typu ksenofobia, antysemityzm, nacjonalizm czy hipernacjonalizm. I z tego punktu widzenia wykorzystywanie tragedii czy rocznicy bitwy w getcie czy powstania w getcie warszawskim, no było wysoce niestosowne, ponieważ oddawaliśmy hołd bohaterom, którzy podjęli bardzo nierówną walkę z najeźdźcą niemieckim, który na ziemię polskie przybył. I nie była to najlepsza okazja, żeby przy okazji swoje interesiki polityczne załatwiać i swój punkt widzenia prezentować, a to pani Hanna Gronkiewicz-Waltz robiła. Czy obecność wiceszefa Komisji Europejskiej na tych obchodach Dnia Europy w Polsce miałoby być dla opozycji taką legitymacją? Zobaczcie, mamy rację, Europa jest razem z nami, nie z wami. Oczywiście, że chodziło o taki przekaz propagandowy, ale zwrócił uwagę na jedną rzecz. Mianowicie został ostatecznie członkiem unijnego tego urzędu obrachunkowego, czyli tak zwanego NIK-u unijnego, został pan poseł Janusz Wojciechowski, wbrew temu, co robiła Platforma Obywatelska, żeby nie dopuścić do jego wyboru. Ja przypomnę, że to jest skandal, ponieważ my, nasi eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości, zawsze byli solidarni z kandydatami polskimi. Nawet jak pani Beata czy Ewa Bieńkowska fatalnie wypadła na przesłuchaniach, jednak nie podnosiliśmy tej kwestii, żeśmy popierali, no skoro jest to kandydatka z Polski. Natomiast tu mieliśmy do czynienia z typową taką złośliwością i próbą zablokowania wyboru pana Janusza Wojciechowskiego, ale na szczęście to się okazało szczęśliwe i też w kontekście nieprzyjechania pana komisarza Timmermansa powiedziałbym w ten sposób, że przynajmniej nareszcie ktoś w Komisji Europejskiej i w strukturach unijnych zaczął dostrzegać, że eskalowanie konfliktu z
polskim rządem wybranym w demokratycznych wyborach 25 października jest działaniem na szkodę Unii Europejskiej, jest działaniem na szkodę państwa polskiego i jest działaniem, które niewątpliwie sprzyja Rosji. W związku z powyższym przypuszczam, że pan Timmermans zasłonił się swoimi kalendami, obowiązkami, nie przyjął tego zaproszenia i w ten sposób bomba, którą próbowała uzbroić opozycja, została rozbrojona. Organizatorzy tego marszu mówią, że nie manifestują przeciwko komuś, lecz za czymś. Władysław Kosiniak-Kamysz mówi za silną Polską w Europie. Panie senatorze, to jest jak postulat wyjęty z ust Prawa i Sprawiedliwości. No, oczywiście, to jest typowa manifestacja antyrządowa, antypaństwowa. Czyli nie wierzy pan w te zapewnienia? Nie wierzę w te zapewnienia. Dla mnie dużo ważniejszymi wydarzeniami były uroczystości 1050-lecia Chrztu Polski, ponieważ one tak naprawdę pokazują, że Polska jest od ponad 1000 lat w Europie Zachodniej, w Europie chrześcijańskiej, w kręgu zachodniego chrześcijaństwa. Były to bardzo piękne uroczystości i potwierdzające naszą obecność z udziałem legata papieskiego, kardynała Parolina. I tak na marginesie to chciałem panu i państwu powiedzieć, że przy okazji przeczytałem sobie fragment kroniki Ibrahima ibn Jakuba, który mniej więcej równolegle do Chrztu Polski żył i pisał swoją kronikę. I on między innymi pisał o ciekawej sprawie, mianowicie, że książę Mieszko miał 3000 wojów zbrojnych, ale każdemu, któremu się urodził syn albo córka, wypłacał specjalny żołd. I również dawał dzieciom swoich wojów taką wyprawę, ponieważ w zwyczajach słowiańskich wydanie syna czy córki za mąż wiązało się z dużymi nakładami finansowymi. Nie każdego było na to stać i książę to wspierał. To pokazuje, że właściwie już wtedy była polityka rodzinna, która była prowadzona, więc u zarania państwa polskiego. To mówię jako historyk i jako ciekawostka. Wróćmy do marszu, który będzie. Jesteśmy i będziemy w Europie. To jest hasło marszu, a lider KOD-u dodaje: Polacy kochają Europę, nie dadzą się z niej wypchnąć. Dlaczego opozycja zarzuca obozowi rządzącemu próbę wypchnięcia Polski z Europy? Ponieważ opozycja zachowuje się jak taki noworysz, typowo zakompleksiony człowiek, któremu się wydaje, że jak go ktoś możny w Europie nie poklepie albo taką minę złą zrobi, bo mu się coś tam nie podoba, no to znaczy, że my już jesteśmy poza Europą. To jest żałosne i śmieszne, ponieważ jesteśmy cząstką Europy, jesteśmy krajem w Unii Europejskiej. Właśnie będziemy 1 maja 12 lat obchodzić, odkąd weszliśmy do Unii Europejskiej. I tutaj nie ma żadnego powodu wątpić, że my wątpić w to, że my chcemy z tej Europy wyjść, bo nawet jakbyśmy chcieli, to nie ma jak z tej Europy wyjść. Także to jest absurdalne. To jest obliczone po prostu na takie działania emocjonalne, na takie, powiedziałbym, właśnie kompleksy. Być może ktoś ma kompleksy i się lepiej poczuje, jak mu się będzie mówił, że jest nie tylko Polakiem, a Europejczykiem, bo to tak bardziej światowo czy europejsko brzmi, ale to nie zmienia faktu. Jesteśmy Polakami, Polska jest w Unii Europejskiej, obchodzimy 12. rocznicę członkostwa w Unii Europejskiej, a w sensie cywilizacyjnym, kulturowym, politycznym, ekonomicznym. W Europie jesteśmy w sposób udokumentowany historycznie ponad 1000 lat. Wydawałoby się, że wszyscy przeciwko PiS-owi, Platforma Obywatelska, KOD, Nowoczesna, no Kukiz 15 się zdystansował, ale wydaje się, że no właśnie, wszystkie ręce na pokład. A jednak w sondażach widać zupełnie coś innego. To poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości cały czas jest bardzo wysokie. Skąd jest ten rozdźwięk? No, rozdźwięk jest z bardzo prostego powodu. No, po prostu opozycja nie jest w stanie nic alternatywnego Polakom zaproponować. Program Prawa i Sprawiedliwości, proszę zauważyć. A społeczeństwu się znudziła narracja, która jest powtarzana przez opozycję? No, moim zdaniem się nudzi, ona jest przeciwskuteczna. Proszę zauważyć, że Platforma Obywatelska od wyborów tylko dołuje. To znaczy miała wyższy wynik w wyborach 25 października niż obecnie w sondażach. To pokazuje, że cała strategia Platformy Obywatelskiej bycia tak zwaną totalną opozycją, a innymi słowy totalną frustracją, żeśmy przegrali wybory i nawet nie wiemy dlaczego. Nie mówimy, jesteśmy totalną opozycją, bo jest totalna władza z drugiej strony. Ale gdzie? To jest totalna frustracja z powodu utraty władzy i to jest największy ból dla Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska absolutnie nie potrafi się w tym odnaleźć i dlatego Grzegorz Schetyna już w grudniu zapowiedział działaczom Platformy z Warszawy, że umiędzynarodowimy konflikt wokół Trybunału i rzeczywiście to zrobili. Donos na Polskę, skargę na Polskę
i przeciwko państwu polskiemu, przeciwko Polsce została podjęta rezolucja. Mimo że przecież w grudniu jeszcze nie było orzeczenia Komisji Weneckiej, nie było tego posiedzenia z 9 marca, ale już wtedy było wiadomo. To jest scenariusz po prostu, tu nie chodzi o Trybunał Konstytucyjny. Trybunał jest instrumentalnie traktowany przez Platformę. To jest pretekst do walenia w obecny rząd. Tylko, że Polacy na szczęście mają swój punkt widzenia i wiedzą doskonale, że Trybunał Konstytucyjny wcale nie bronił ich interesów. Zatwierdził podwyższenie wieku emerytalnego i okradzenie pieniędzy prywatnych z OFE też zatwierdził. Więc mówienie, że Trybunał działa w interesie Polaków, no jest żałosne. Panie w sensie senatorze, doświadczenia milionów Polaków. Zmieńmy temat. Wchodzi w nowa ustawa, tak zwana duża ustawa medialna. Dziennikarze dotarli do jej projektu. Najgłośniej komentowana sprawa dotyczy oczywiście obowiązkowej opłaty audiowizualnej, ale wszyscy wiemy, że to jest tylko fragment całej ustawy. Jakie są jej najważniejsze cele? O co tak naprawdę w niej chodzi? No przede wszystkim o przebudowanie ustrojów mediów publicznych, ponieważ na mocy ustawy z 1993 roku to są jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a media publiczne mają nie tylko zadania biznesowe, w sensie, żeby księgowo przynosiły dochody, co jest istotne, ja nie mówię, że to nie jest istotne, i żeby miały środki na prowadzenie swojej działalności, ale przede wszystkim istotą mediów publicznych jest spełnienie przez nie misji, czyli rzetelnego informowania, tworzenia otwartego forum debaty publicznej, przybliżania wartości rodzinnych. To jest wszystko opisane w dotychczasowej ustawie, ale niestety nie zawsze było to w pełni realizowane. A obecnie media publiczne są obiektywne, pana zdaniem? Oczywiście, że w tej chwili zmierzamy w kierunku, po tym przychyle, jak w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji koalicja PSL-u, dawnego SLD i przede wszystkim Platformy Obywatelskiej miała absolutny pakiet kontrolny. Przy tym nikogo z opozycji nie było w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Byli sami swoi. I jeżeli chodzi o sposób działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i to, jak działała telewizja publiczna, no to każdy, kto ją oglądał, to widział, że media komercyjne, już takie bardzo stronnicze, które nie ukrywały swojej stronniczości na tle telewizji ówczesnej publicznej, wyglądały na to, że są super obiektywne. Tak nieobiektywna była telewizja publiczna. W tej chwili to się zmienia. Natomiast w tej chwili jesteśmy w stanie przejściowym, bo jest to ustawa czasowa, ona obowiązuje do 30 czerwca, a w tej chwili przede wszystkim nastąpi przekształcenie spółek prawa, kodeksu prawa handlowego w takie narodowe instytucje kultury, które będą miały stabilne źródła finansowania. Będzie wiadomo, kto będzie powoływał kierownictwo. Będzie to Narodowa Rada Mediów, która będzie to podejmowała. Będzie jednoosobowy dyrektor, który będzie zarządzał. Także będzie to uproszczenie struktury i również pan wspomniał o abonamencie, no ale ten abonament jest konieczny po prostu, żeby utrzymać, żeby te media mogły spełniać swoją misję. No i też niższy niż był do tej pory. I niższy, to warto zauważyć. Ważne dwie zagraniczne wizyty rozpoczęły się dziś. Premier Beata Szydło jest w Nowym Jorku, marszałek Senatu Stanisław Karczewski w Niemczech. Dwa ważne polityczne fronty, ale chyba ten drugi zdecydowanie trudniejszy. Jaki jest cel tych dwóch wizyt, króciutko? No przede wszystkim my jesteśmy w przededniu szczytu Paktu Północnoatlantyckiego. To będzie w lipcu, a więc już za 3 miesiące. Niesłychanie doniosły szczyt, ponieważ on tak naprawdę określi poziom naszego bezpieczeństwa w ramach naszego członkostwa w Unii Europejskiej. I stąd konsultacje na różnych szczeblach. I pan prezydent był w Stanach Zjednoczonych i rozmawiał z panem prezydentem Obamą i był przy okazji tego szczytu nuklearnego. Teraz pani premier jest w Stanach Zjednoczonych. Pan minister Waszczykowski jest w stałym kontakcie, też jeździł do Stanów Zjednoczonych, a więc trwają intensywne konsultacje. Ale chodzi o to, żeby być wziętymi w opiekę przez największe mocarstwo świata w kontekście tego, jak zachowuje się Rosja w obliczu tego szczytu? Tak, niewątpliwie. I to komentatorzy podkreślają, że takiego napięcia między sojuszem a Rosją nie było od czasu zakończenia zimnej wojny. No przecież te incydenty z samolotami w ubiegłym tygodniu są tego dowodem. W związku z powyższym sojusz musi zareagować na
wzmożoną obecność sił rosyjskich, a przede wszystkim NATO, że wyraźnie widzimy po agresji na Ukrainę, po zajęciu Krymu, po tym, co się dzieje we wschodniej części Ukrainy, że mamy do czynienia z konsolidacją Imperium Rosyjskiego, które próbuje odbudować swoją mocarstwową czy hipermocarstwową pozycję na arenie globalnej. W związku z powyższym, a my jesteśmy, graniczymy z Rosją, z Federacją Rosyjską i przede wszystkim też kraje nadbałtyckie. W związku z tym gwarancje sojuszu, a przede wszystkim realne gwarancje w postaci określonej liczby żołnierzy i sił, które tu będą w Polsce obecne, ma fundamentalne znaczenie dla tego bezpieczeństwa. Polska, Czechy i Słowacja mają przyjmować łącznie 84 tysiące Syryjczyków miesięcznie. Nad takim rozwiązaniem debatują unijni ministrowie spraw wewnętrznych w Luksemburgu. Jest tam również nasz szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Jakie jest stanowisko Polski? My jesteśmy absolutnie przeciwni takiemu algorytmowi narzucania kwot Syryjczyków. To jest pochodna obłędnej polityki pani Merkel, która wywołała cały ten kryzys i w tej chwili jest w ogniu krytyki w całej Unii Europejskiej. I próbuje ten gorący kartofel przerzucić na inne kraje. Przy czym tu jest, zdaje się, taka filozofia, że żeby po prostu bić się nie w swoje piersi. Więc w związku z powyższym stanowisko rządu polskiego jest przeciwne takiemu automatycznej podziałowi tych kwot między poszczególne kraje członkowskie. Warto tutaj nadmienić, że my w tej chwili poprawiliśmy naszą sytuację negocjacyjną, bo jesteśmy po porozumieniu w ramach Grupy Wyszehradzkiej, czyli tych krajów Słowacja, Czechy, Węgry i Polska. Z tą jednomyślnością Wyszehradu też różnie bywało. Różnie bywało, ale jeżeli chodzi o kwoty, to tutaj stanowisko jest dość jednoznaczne. Mało tego, ja przypomnę, że rząd czeski zapowiedział, że w przypadku, gdyby było automatyczne narzucanie kwot, to on wystąpi przed stosowne trybunały ze skargą na Komisję Europejską. Więc to w języku dyplomacji oznacza bardzo dużo i myślę, że te negocjacje są trudne, ale myślę, że tutaj opór wobec tak zarysowanego koncepcji jest dość duży i będzie skuteczny. Senator Jan Maria Jackowski był gościem tematu dnia w Salwe TV. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Dziękuję państwu. Zapraszam na kolejny temat dnia jutro oczywiście o 18:00. Zachęcam też do subskrybowania naszego kanału na YouTubie Salwe TV. Dziękuję, że dzięki temu będziecie na bieżąco z wszystkimi programami w Salwe TV. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.